Zbliża się dzień wielkiej kanonizacji, wielkie święto, radość dla Kościoła katolickiego, nie tylko dla całej Polski. No i również ja to też głęboko jestem nastawiony z wielką radością. Ten dzień będę przeżywał, jako że przez ponad 75 lat połączyła mnie z Karolem Wojtyłem przyjaźń. W tym lata szkolne w Wadowickim Neoklasycznym Gimnazjum. Także byliśmy i sąsiadami, i kolegami aż do matury w maju 1938 roku. Maturę zdali wszyscy koledzy 40. No, był niezwykle serdeczny, koleżeński. No, to był gigant ducha, serca i umysłu. Jak wspomniałem, doskonale na każdą lekcję był przygotowany i przez całe lata gimnazjum miał najwyższe noty. Cechowała go wielka solidarność koleżeńska. Swoimi śniadaniami, które zabierał z domu, przecież ojciec utrzymywał go ze swojej skromnej emerytury wojskowej, dzielił się z kolegami. Pierwsze nasze spotkanie koleżeńskie kolegów maturzystów 1938 roku miało miejsce w czasie jego pierwszej pielgrzymki, czerwiec 1979 rok. Później w czasie wszystkich wizyt, które były w Polsce, spotykaliśmy się z nim. Takie najbardziej w sercu i w pamięci utkwiło mi spotkanie w Zakopanem. Zakopane w pięknej scenerii, przy pięknej pogodzie. Wiele kapel góralskich tam otrzymał papież, ten pas góralski, no i później też spotkał się z nami w księżówce, w tym domie rekolekcyjnym księży. Był niezwykle bezpośredni. To go cechowało, więc oprócz jego wielkiej pobożności, to go jedna. No i też humorem też przecież tryskał.